Dzień dobry. W opisie kanału na YouTube ja mam wpisane edukacja, zatem jedziemy z edukacją. Tu pierwszy film macie pokazane, jak długo zajmuje rozstawienie łap w manitce. Co prawda inny model, ale zasada działania ta sama. Teraz sytuacja, kiedy teleskop wysuwamy do przodu i jesteśmy jakby wzdłuż pojazdu. Kiedy zadziała zabezpieczenie, patrzcie. Teraz sytuacja tak jak w Olsztynie, czy jesteśmy odwróceni w poprzek pojazdu i wysuwamy teleskop. Podkreślam, inny model, troszeczkę dalej zadziałał, ale teraz tak. Takie zabezpieczenie powinno zadziałać, powinno już bzyczeć wcześniej i nie pozwolić na wysunięcie się na 12 metr, tak jak w Olsztynie. Zatem, co było zrobione? Był włączony tak zwany kluczyk, czyli cyk. Omijamy zabezpieczenie. Takie coś jest możliwe w takiej maszynie, ale zastosowanie tego jest pod określonymi warunkami. I nie robimy sobie tego od tak w pracy, tylko w bardzo szczególnych warunkach. I teraz nie trzeba by było przekręcać tego kluczyka, gdyby te łapy były wysunięte. Przekręcenie kluczyka to jest 3 sekundy. Wysunięcie łap troszeczkę dłużej. Zatem ten jeden mały szczegół, ta jedna nieoszczędzona chwila czasu i człowiek by żył.